Lor uśmiechnęła się, ubawiona niezwykłą, zawstydzającą wprost gorliwością, z jaką Wesel starał się być im pomocny. To bardzo miło, że tak się troszczysz o nas. Podróż była długa i męcząca. Jestem Nolar z rodu Meronejów, a to moja ciotka Elgaret. Przerwała, zastanawiając się, co jeszcze powinna wyjaśnić i komu. Wcześniej miała podobny dylemat. Założyć welon, czy pozostawić twarz odsłoniętą. Osborn zapewniał kiedyś, że w Lord najbardziej cenią wiedzę i uczciwość. Zbliżając się do bram twierdzy, Nolar postanowiła więc przekroczyć ją bez zasłony kryjącej znamion. Spośród wszystkich miejsc w Eskarpie właśnie Lornd powinno przyjąć ją życzliwie, jako osobę potrzebującą pomocy. Jeśli zaś jej twarz będzie budzić odrazę czcigodnych uczonych, myślała ponuro, to niech sobie patrzą gdzie indziej. Będąc już w obrębie murów, Lornd wyczuła jednak, że pozory nie mają tu takiego znaczenia jak w świecie otaczającym fortecę. Wesel na pewno nie cofał się przed nią, a jego spojrzenie było jasne i przenikliwe. Patrząc mu prosto w oczy, Nolar oświadczyła. Ciotka jest wiedźmą, która doznała poważnych obrażeń. Zawinił tu nadmierny wysiłek, na jaki się zdobyła, wykonując ostatni plan rady. Mój nieżyjący już mistrz, Osborn, uczony, mówił nieraz, że Lord i tylko ona jest prawdziwą skarbnicą wiedzy o uzdrawianiu. Przywiodłam więc Elgaret do was. Wesel popatrzył bystro na swą rozmostrzynię. My, mieszkańcy Lord, nie mamy powodów, aby z otwartymi ramionami przyjmować czarownice. Gościmy je niechętnie, jako że one niechętnie odnoszą się do gromadzonej przez nas wiedzy. Przechylił głowę na bok, co nadał mu wygląd wścibskiego ptaka przyglądającego się podejrzanemu kęsowi. Nasi uzdrowiciele są teraz przeciążeni pracą, lecząc zarówno chłopców z okolicznych zagród, jak i obcych ludzi, którzy się u nas chronili. W zwykłych czasach przyjąłby was mistrz Quen, ale obecnie zajęty jest przywracaniem porządku. Mamy tu tylu uchodźców. Spojrzał z ukosa na nieruchomą wiedźmę. Dla swej ciotki potrzebujesz uzdrowiciela, czy też uczonego, który wyszuka odpowiednie dzieła na temat uzdrawiania. Nolar zmrużyła oczy. Nie zastanawiała się nad tym wcześniej, ale teraz błyskawicznie podjęła decyzję. Moja krewna nie ma żadnych ran na ciele, odpowiedziała. Najlepiej będzie, jeśli jeden z waszych uczonych wskaże nam te prace, dzięki którym moglibyśmy wybrnąć z kłopotów. Wesel rozmyślał przez chwilę, bębniąc palcami w stół. Morfiu, stary Morfiu, to z nim musicie się zobaczyć. Od kiedy Kester upadł w zeszłym miesiącu, uszkadzając sobie biodro, Morfiu opiekuje się zwojami, w których zawarta jest wiedza o leczeniu i odczynianiu uroków. Teren wszedł do sali jadalnej i Wesel zerwał się, aby przynieść więcej jadła i napoju. Nolar pokrótce powtórzyła przewodnikowi to, co powiedział staruszek. Czy teraz, kiedy doprowadziłeś nas bezpiecznie na miejsce, zapytała, pragniesz powrócić do S? Deren uśmiechnął się krzywo. Wątpię, panie, czy moja obecność tam jest koniecznie potrzebna. Wokół stolicy stacjonuje tyle oddziałów pograniczników, że bez trudu poradzą sobie z niedobitkami pagarowych drużyn. Niezbędni będą natomiast tropiciele, którzy spróbują spenetrować góry i wytyczyć nowe szlaki. Ale wydaje mi się, że jeszcze przez długi czas będzie to niemożliwe. Jeśli nie masz nic przeciwko temu, zostanę przez kilka dni, na wypadek, gdybyś w drodze powrotnej również potrzebowała eskorty. Nolar przypatrywała się jego szczerej twarzy, zaprzątnięta własnymi myślami. Gdzie właściwie mam się udać, jeśli wiedźma odzyska przytomność? Czy czarownica pozwoli mi pozostać w domu Ostbora, czy też może zażąda, abym wraz z nią wróciła do S i tam poddała się badaniu? Powoli sączyła swoje piwo. Dawało jej to chwilę niezbędną do namysłu. Jedno musiała sobie powiedzieć otwarcie. Istniała możliwość, że nic nie jest w stanie uleczyć Elgaret. Co wówczas miała począć? Najwyraźniej znużony umysł potrafił już tylko mnożyć pytania, na które nie było odpowiedzi. Z trudem skupiła znów uwagę na Derenie. Byłabym ci bardzo wdzięczna za dalszą pomoc w opiece nad Elgaret, powiedziała. Przynajmniej dopóki nie przekonamy się, czy można coś jeszcze dla niej uczynić. I obróciwszy się z kolei do Wesela, zapytała. Czy jest tu miejsce, w którym moglibyśmy zatrzymać się na jakiś czas? Niewiele zostało nam żywności, ale chętnie podzielimy się tym, co mamy. Wesel gwałtownie zamachał ręką, dając do zrozumienia, że odrzuca jej ofertę. Nie, nie, dzięki przezorności mistrza Quena, jak na razie jest dość pożywienia zarówno dla stałych członków naszej społeczności, jak i dla tych, którzy przybyli w ostatnich czasach. Quen tuż przed trzęsieniem ziemi nalegał, abyśmy przenieśli zmagazynowane ziarno w inne miejsce. Mistrz Duratan sądzi zaś, że możemy przesadzić trochę siewek na zniszczone pola i uzyskać z nich plony, nim spadnie śnieg. Mamy też mnóstwo wolnych izb dla podróżnych. Miejsce tego nam w Lord nigdy nie brakowało. Prawdę mówiąc, jeśli wziąć pod uwagę piwnicę,
odsłonięte podczas trzęsienia, jest go nawet więcej niż myśleliśmy. Pozwólcie, że pokażę wam izbę, gdzie możecie spocząć, gdy ja będę szukał starego Morfeusa. Przychodzą mi na myśl trzy miejsca, w których mógłby teraz przebywać, a jeśli nie znajdę go w żadnym z nich, sprawdzę również i tam, gdzie się go zazwyczaj nie spotyka. Wyprzedzając swych gości, Wesel pokłusował przez dziedziniec do drzwi w wysokim, nienaruszonym przez kataklizm murze. Nie był to zwykły, pełny mur. Składał się z dwóch ścian, między którymi pozostawiono pustą przestrzeń. Jej ogrom bardzo Nolar zaskoczył. Wszędzie widać było wąskie, prowadzące w różnych kierunkach schodki, mnóstwo drzwi, za którymi zapewne kryły się magazyny i ciche sypialnie. Wnętrze muru rozjaśniały lampy, rozmieszczone tu i ówdzie pochodnie, a także gasnące powoli światło dzienne, które wnikało przez wąskie szpary od strony dziedzińca. Zewnętrzna ściana, bardzo solidna o podstawy, rzeczywiście robiła wrażenie potężnej fortyfikacji. Wesel wkrótce znalazł wolną izbę dla Nolar i Elgaret i poszedł szukać następnej dla Terena. Nolar szybko obrzuciła wzrokiem skąpo meblowany pokój. Znajdowały się w nim dwa sienniki oddzielone od zimnej posadzki stosem pachnących słodkołodych tataraku oraz stolik z dzbankiem i miednicą. Przy drzwiach na małym skalnym występie umieszczono zamkniętą flaszkę z wodą do picia. Nolar delikatnie ułożyła Elgaret na sienniku i nakryła ją aż po brodę prostą, lecz starannie uszytą kołdrą. Wiedźma natychmiast zamknęła oczy. Jej opiekunka również chętnie poszłaby spać, ale najpierw musiała dowiedzieć się o rezultaty poszukiwań Wesela. Chcąc nieco się odświeżyć, spryskała twarz z wodą z dzbanka i otarła ją rękami. W tym momencie Deren i Wesel ukazali się w drzwiach. Znalazłem, Morfiu. Obwieścił Wesel z widocznym zadowoleniem, jak gdyby ów stary uczony był niezwykle rzadką, a przy tym cenną zdobyczą. Ma zwyczaj czasem zdrzemnąć się przy pracy, więc w razie czego bez wahania robię mu pobudkę. Chodźcie. Poprowadził do długiego budynku opartego z jednej strony o mur zamku. Nolar sądziła, że tu właśnie znajduje się główna skarbnica wiedzy, znana jej z opowieści Ostbora. To przypuszczenie potwierdziło się natychmiast, gdy tylko wkroczyli w labirynt niż i ustronnych zakątków przeznaczonych dla miłośników samotnych studiów. Między jedną a drugą wnęką stały rzędy półek, wszędzie zaś widać było stoły i pulpity zawalone stertami pism. Wzdłuż ściany ciągnął się rząd wysokich okien, a że w dodatku tu i ówdzie jaśniały migotliwym blaskiem różnego rodzaju lampki ustawione przez uczonych, wnętrze oświetlane było całkiem nierównomiernie. Nolar wspomniała przestrogi Ostbora dotyczące świec. Prawdopodobnie przykre doświadczenia z przeszłości spowodowały, że obecnie w Lorn preferowano kaganki na szerokich podstawkach z krótkimi knotami. Nie wywracały się łatwo, ani też w żaden inny sposób nie zagrażały cennym pergaminom. Nolar nie mogła oderwać oczu od swojów. Nigdy nie widziała ich tylu zgromadzonych w jednym miejscu. Marzyła o tym, aby zatrzymać się pogrzebać wśród tych wszystkich wiązek, stosów i ogromnych stert, ale bała się stracić z oczu Wesela. Tymczasem staruszek stanął nagle przed wąskim przejściem prowadzącym między dwiema wysokimi przegrodami. Zajrzał do środka i zapytał. – Morfiu? Po chwili, nie doczekawszy się żadnego odzewu, podniósł głos. – Morfiu! Morfiu! Ten ostatni okrzyk widocznie obudził starego uczonego, gdyż Nolar usłyszała odpowiedź udzieloną cichym, spokojnym głosem. – Nie musisz krzyczeć, Wesel. Słyszę cię znakomicie. Postępując za swym przewodnikiem, znalazła się we wnęce, w której każdy centymetr płaskiej powierzchni pokrywały księgi. Przypomniała sobie, że Ostbor nazywał siebie szczurem zbieraczem i pomyślała z rozbawieniem, iż najwidoczniej Lord jest natchnieniem dla wszystkich szczurów zbieraczy o naukowych zamiłowaniach. Sam Morfiu siedział przy pulpicie do pisania, mając w zasięgu ręki kałamarz. Wyglądał na starszego od Ostborna, być może z powodu swych błyszczących, srebrno-białych włosów, przypominający delikatne włókna waty cukrowej, który to rzadki przysmak Nolar widziała na ojcowskim stole podczas jednej z wystawnych uczt. Bladoniebieskie, zbyt wysoko osadzone oczy Morfiu były jasne jak oczy dziecka. Starzec miał wąski nos i świadczące o zdecydowaniu zmarszki wokół ust. Podobnie jak Ostbor, urodził się, by zostać uczonym, pomyślała Nolar. To są podróżni, o których ci mówiłem, rzekł Wesel. Nolar z rodu Meronejów i Deren, pogranicznik. Ciotka tej damy jest cierpiąca, dlatego przeprowadziłem je do ciebie, gdyż Kester wciąż leży w łóżku. Obrócił się ku dziewczynie. Mam pilną robotę w kuchni. Opuszczę was, jeśli potraficie znaleźć drogę do wyjścia. Nie czekając na ich zapewnienia, że z łatwością dadzą sobie radę, Wesel zniknął w gęstniejących ciemnościach. Morfiu potrząsnął głową. Wesel ciągle gdzieś pędzi. Obawiam się, że od czasu tych wielkich wstrząsów nie zaznał ani chwili odpoczynku.
Któregoś dnia spadnie ze schodów, składając jedno ze swoich sprawozdań. Wspomnijcie jeszcze moje słowa. A teraz opisz mi stan ciotki, abym wiedział, czego mam szukać. Niewyraźnym ruchem ręki wskazał na rolki pergaminu w wielkiej ilości zalegające półki. To prawda, że Kester jest lepiej niż ja obeznany z większością tych dzieł, ale znajdę, co trzeba, jeśli mi trochę pomożecie. Numer stała jak sparaliżowana, z rozpaczą wpatrując się w rzędy półek. Lata miną, zanim uda im się ściągnąć na dół każdy zwój i sprawdzić, czego dotyczy. Przypomniała sobie, jak Ostbor uskarżał się na bałagan panujący w Lornit. Ależ musi być przecież jakiś system, wybuchnęła. Jakiś sposób segregowania tych ksiąg. Ostbor powiadał... Morfio, który kiwał się podejrzanie, gdyby za chwilę miał znowu zapaść w sen, nagle wyprostował grzbiet i krzyknął. Ostbor! Jakże się miewa mój stary druh! Lata minęły, odkąd widziałam go po raz ostatni. Zmarł późną wiosną, powiedziała cicho Nolar, znów czując ukłucie w sercu. Jeden z waszych uczonych przybył do mnie, aby zabrać jego archiwa. Mieszkałam razem z Ostborem w domu pośród gór i pomagałam mu w pracy. Naprawdę był dla mnie jak ojciec. Morfiu był autentycznie przejęty tymi wiadomościami. Drogie dziecko, szanuję twój ból. Ostbor miał znakomitą pamięć, bardzo przydatną w badaniach genealogicznych. Jestem pewien, że jego zapiski bardzo nam się tu przydadzą. Będę musiał zapytać, gdzie je zmagazynowano. Zauważyliście, że jedna wieża wraz z częścią muru zostały całkiem zniszczone podczas ostatnich wstrząsów. Na szczęście w porę ostrzeżeni przenieśliśmy niemal wszystkie zbiory w inne miejsce. Natomiast po odkryciu nieznanych dotąd, a odsłoniętych w czasie kataklizmu piwnic, znaleźliśmy niezliczone ilości zwojów, których istnienia nikt nawet nie podejrzewał. Byliśmy zaskoczeni, zdezorientowani. Los wystawił nas na ciężką próbę, aby tuż potem zesłać taką obfitość bogactw. Mieliśmy zresztą szczęście. Gdyby nie nasze zabezpieczenia. Głos uczonego ścichł. Morfiu zapadł w drzemkę. Deren kaszlnął dyskretnie, a kiedy mimo to nie doczekał się żadnej reakcji, zapytał głośno. Zabezpieczenia? Morfiu drgnął, gwałtownie wyrwany ze snu. Tak, tak. Nasze kręgi z Konstali oczywiście. Bez nich wszyscy bylibyśmy zgubieni. Spójrzcie na to. Ułożył na swym pulpicie cztery zwoje, mające symbolizować zewnętrzne fortyfikacje Lorund. Gdy budowano tę wartownię, a nikt nie wie, kiedy to było, u podstawy każdej z narożnych wież budowniczowie umieścili kręgi z Konstali. Zapewne z racji swych magicznych właściwości miały chronić to miejsce przed złymi siłami, ale jesteśmy tu prawie odcięci od świata i za ludzkiej pamięci nie zdarzył się żaden atak wrogich potęg. Kiedy Quena i Duratana uprzedzono niedawno, by trwali w gotowości, gdyż Rada zamierza użyć potężnych czarów, zabrali oni całą okoliczną ludność w obrębie murów i zabezpieczyli, jak się tylko dało, nasze bezcenne archiwa. Morfiu przerwał i Nolar podejrzewał, że znowu zamierza zapaść w sen, ale on najwyraźniej przypomniał sobie tylko kolejność wydarzeń. I cały ten dzień miał w sobie coś osobliwego, zwierzył się. Żadnego wiatru, wokoło naturalna cisza i tylko nasze zwierzęta były niespokojne. Duratan i Quen nalegali, aby stada bydła wypędzono na dziedziniec i rozumiecie, zrobił się tam straszny harmider. Nawet siedząc tutaj słyszałem hałas. O zmroku kilku naszych pomocników nagle krzyknęło. Quenstal, dotychczas martwa, zaczęła świecić. Sam później również to zobaczyłem. Niebo, a nad nim przedziwną błękitną iluminację. Światłość utworzyła coś na kształt ogromnej bańki, wewnątrz której znalazło się cały Lornit. W samą porę, gdyż po chwili przerażająca burza rozszalała się nad naszymi głowami, ziemia zaś uniosła się i zadrżała niczym szczur potrząsany przez gigantycznego psa. To właśnie było najgorsze. Wszystkie zwoje pospadały na ziemię. Bałem się, że runą też najwyższe półki. Rzeczywiście kilka przewróciło się. Większość jednak pozostała na swoich miejscach. Duratan, który jak wiecie był wojownikiem i odbywał dalekie podróże, mówił później, że Lornit musiał unosić się na falującej powierzchni ziemi jak kawałek drzewa w wodzie pod kołem młyńskim, bezpiecznie w swej ochronnej bańce z Quenstali. Kiedy drgania ustały, pod naszym zewnętrznym wałem obsunęła się ziemia, pociągając za sobą mur, jedną narożną wieżę i część drugiej. Dzięki podjętym wcześniej środkom ostrożności nikt nie zginął. Mieliśmy sporo rannych, ale ich obrażenia zazwyczaj nie były groźne. Tak więc ogólnie biorąc, nasza społeczność wyszła z tego kataklizmu bez szwanku. Tylko zwierzęta, jak mi mówiono, ogarnęło przerażenie. Nie mogę zaprzeczyć, dodał jeszcze z rozbrajającą szczerością, że ja na początku nie byłem w stanie uczynić kroku.
Po prostu trzymałem się kurczowo tego biurka i dopiero po dłuższym czasie, zebrawszy się w sobie, wypełzłem na zewnątrz, aby sprawdzić, czy nikt nie potrzebuje pomocy. Od tego czasu pracuję bez przerwy, naprawiając szkody. Wydaje mi się, że jesteście pierwszymi wędrowcami z dalekich stron, którzy dotarli do nas po tej katastrofie. Przekonaliśmy się, że droga prowadząca tutaj jest bardzo zniszczona, powiedział Deren. Rzeka zmieniła swój bieg, a wzdłuż jej dawnego koryta wytworzyły się liczne błotniste bajora i skalne osuwiska, które zagrodziły stary szlak, gdzieniegdzie po prostu zmiatając go z powierzchni ziemi. Prosty lud nazywa to wielkim poruszeniem, odezwała się Nolar. W ten sposób Rada wyraziła swą wolę, zmuszając tę krainę do przeciwstawienia się napaści. Jedynym celem było zawrócenie z drogi pagarowych wojsk. Morfeusz z poważnym wyrazem twarzy kiwnął głową. Nie po raz pierwszy uczyniono taki wysiłek. Wydawał się rozkoszować ich oczywistym zdziwieniem. Oczywiście my sami nie mieliśmy o tym pojęcia, dodał pośpiesznie. Ale kilka miesięcy przed tym wielkim poruszeniem Kemok z domu Tregartów przybył do Lornd, aby szukać w naszych archiwach wiedzy o odległej przeszłości. To była najciekawsza informacja, na jaką natrafił. Morfiu przerwał na chwilę, po czym podjął opowieść. Po kolorze moich oczu możecie poznać, że pochodzę z Alizonu, nie zaś z Eskarpu. Jeszcze jako młody człowiek postanowiłem zostać poszukiwaczem wiedzy. Rodzina była temu przeciwna, musiałem więc ją ku wielkiemu żalowi opuścić. W końcu przybyłem do Lornd, które stało się mym schronieniem, a z czasem również prawdziwym domem. Wspomniałem teraz o tym, gdyż Kemok odkrył, że na umysły ludzi ze starej rasy nałożono blokadę, nie pozwalającą im nawet myśleć o kierunku wschodnim. Bardzo osobliwa rzecz. Widziałem, jak Tregard próbował dyskutować o krainach na wschodzie z naszymi eskarpiarskimi uczonymi. Nie mogli nawet patrzeć na mapy, które rysował, ani w ogóle skupić myśli na tej sprawie. Mnie te ograniczenia nie dotyczyły. Mogłem więc pomagać Kemokowi w jego poszukiwaniach, aczkolwiek bardzo zależało mu na utrzymaniu ich w tajemnicy. Badając nasze najstarsze zwoje, odnalazł fragmentaryczne relacje o poprzednim wielkim poruszeniu, które najwyraźniej wypiętrzyło ogromne góry na wschodzie. Z kilku uwag, które wygłosił w mojej obecności, a także z lektury samych zwojów, wywnioskowałem, że w odległej przeszłości zaszła konieczność postawienia bariery chroniącej Eskarp przed atakiem złych sił. Później jednak postarano się, aby ludzie ze starej rasy zapomnieli o wielkim czynie i w ogóle stracili świadomość istnienia wschodu. Dzięki temu nikt nigdy nie próbował wybrać się w tę stronę. Nolar płonęła z ciekawości. Jeszcze jedno wielkie poruszenie. Proszę, powiedz, kiedy to się stało? Czy dokonały tego żyjące wówczas wiedźmy? W jaki sposób? Morfiu uniósł górę ręce. Zupełnie jakbym słyszał Kemoka. Mnóstwo pytań. Niestosowny pośpiech, żądza dowiedzenia się wszystkiego od razu. Tregard pracował jako człowiek, na którym ciąży Gis. Nie wolno mi go było niepokoić, chyba że sam poprosił o pomoc. Sądzę jednak, że mimo wysiłku włożonego w poszukiwania, wyjeżdżał stąd nie w pełni usatysfakcjonowany ich wynikami. Opuścił nas 10 dni przed wielkim poruszeniem. Wcale nie zasypiam tak często, choć może niełatwo wam w to uwierzyć, dodał z uśmiechem. Kemok czasami podczas pracy wykrzykiwał coś głośno, jak już mówiłem, udało mi się zorientować, do jakich zwojów zaglądał. Rozumiecie, w zakres moich obowiązków wchodzi śledzenie wyników badań w dziedzinie, którą się zajmuję. Co prawda to Kester opiekuje się zwojami dotyczącymi magii i historii, ale jak wam wiadomo, ja zastępuję Kestera na czas jego choroby. Tak, tak, widzę, że się niecierpliwicie. Jednak gdy chodzi o zagadnienia naukowe, to nim zagłębisz się w rozważania na temat istoty jakiegoś zjawiska, najpierw musisz ustalić, kiedy i gdzie ono wystąpiło. 1000 lat temu, a może jeszcze wcześniej, moc po raz pierwszy przeobraziła nasz kraj. Za jej sprawą wypiętrzyły się wschodnie góry, a więc niewątpliwie musiało to być dzieło czarownic. Chyba że wtedy mężczyźni również mieli przywilej władania mocą. To problem, który Quena i Duratana interesuje najbardziej i którym obaj zamierzają się zająć, gdy tylko będą mogli wrócić do pracy naukowej. Pytałaś mnie, w jaki sposób wywołano ów dawny kataklizm. Być może twoja ciotka mogłaby udzielić odpowiedzi, bo jeśli się nie mylę, była jedną z tych, które spowodowało ostatnie wielkie poruszenie, czyż nie tak? Nolar zmieszana kiwnęła głową. To prawda, to dziwna choroba nawiedziła ją, ponieważ uczestniczyła w poczynaniach Rady. Z tego samego powodu moja cioteczna babka i wiele innych czarownic straciło życie. Wracając do Elgaret, może oddychać, jeść i pić to, co jej dają i zapewnie również spać.
Nie zdaję sobie jednak sprawy z tego, co się wokół niej dzieje. Powiedz mi, panie, czy z tych zwojów dowiem się, jak sprawić, aby Elgaret mogła do nas powrócić? Morfiu położył dłonie na biurku i splótł palce. Zastanawiał się. Wiedźmy ze skarbu nie darzą nas, mieszkańców Lorm, szczególnymi względami. Na swój sposób cenią jednak wiedzę i nasze starania o zachowanie jej dla przyszłych pokoleń. Jesteśmy tu, aby wciąż się uczyć. Jeśli więc mamy jakiś starożytny zwój dotyczący magii, za sprawą której nastąpiło wielkie poruszenie i wpływu tej magii na osoby nią władające, musimy go odnaleźć. Powiedziałeś, że wiele czarownic zmarło. Czy są również takie, które zapadły w letarg, podobnie jak twoja ciotka? Nolar przytaknęła. Mówiono mi, że ocalałe wiedźmy nie były w stanie im pomóc. Zawahała się raz, jeszcze postanowiła powiedzieć prawdę. Nadała mi imię Elgaret, bo musiałam jakoś ją nazywać. Podczas wielkiego poruszenia odebrałam pochodzące od niej, a przeznaczone dla mnie posłanie, choć ona przebywała w Es, a ja w domu Ostbora. Daleko na północy. Nie szkolono mnie w żaden sposób, dodała na wpół świadoma tego, że Deren intensywnie się w nią wpatruje. Będąc dzieckiem, zachorowałam, gdy nadeszła moja kolej poddania się testom, tak więc czarownice nigdy należycie mnie nie przebadały. To posłanie było zupełną niespodzianką. Elgaret doświadczyła wcześniej trzech proroczych wizji, które przekonały ją, że muszę udać się do Lormd na poszukiwania. Nie potrafiła jednak powiedzieć, czego mam szukać. Za pomocą posłania wzywała mnie do siebie, kilkakrotnie powtarzając również, że istnieje więź łącząca moją osobę z Lormd. Przybyłam tu więc w dwojakim celu. Po pierwsze, aby podjąć próbę uleczenia Elgaret i po drugie, aby szukać tego, co powinnam odnaleźć. Morfiu i Deren milczeli chwilę, po czym stary uczony zatarł ręce i oznajmił. Stajemy przed szalenie ciekawym wyzwaniem. Jak wiecie, mamy tu spory zasób pisemnych przekazów, ale jeśli chodzi o dzieła dotyczące tematu, który najbardziej was interesuje, pierwszego wielkiego poruszenia, mogę wam polecić tylko te zwoje, które studiował Kemok i przypuszczalnie kilka innych. Być może Quen będzie wiedział, gdzie jeszcze powinniśmy zajrzeć. Spróbuję z nim porozmawiać, chociaż obecnie jest całkowicie zaprzątnięty pracą przy naprawie szkód. Zerwał się, spojrzał w górę, najwidoczniej zaskoczony. I w tak skąpo oświetlonym pomieszczeniu niepostrzeżenie zrobiło się jeszcze ciemniej. Oho, niedługo zapadnie noc, a wy odbyliście męczącą podróż. Przyjdźcie do mnie rano, jeśli macie ochotę, i wówczas rozpoczniemy poszukiwania. Zastanowię się, gdzie jeszcze moglibyśmy poszperać. Życzę wam miłego wypoczynku. Ruchem ręki dał do zrozumienia, że mogą odejść, a potem głowa opadła mu bezwładnie. Deren przepuścił Nolar między rzędami półek. Podejrzewam, powiedział cicho, kiedy znaleźli się w korytarzu, że stary Morfiu będzie wypoczywał aż do samego rana. Nolar uśmiechnęła się, ale po chwili odrzekła z powagą. Musimy pamiętać o tym, co nam powiedział. Nie śpi cały czas, nawet jeśli takie sprawia wrażenie. Przerwała. Ozbor wciąż żył w tej pamięci. Ozbor, który mimo dziwacznego ubioru, wiecznego roztargnienia, posiadał bystry umysł i wykazał żelazną determinację w zdobywaniu wiedzy. Sądzę, że Morfiu jest mądrym człowiekiem, ciągnęła dalej. Być może mądrzejszym, niż by się wydawało. W każdym razie nie pomylił się, twierdząc, że nasza podróż była męcząca. Rozprostowała zdrętwiałe ramiona. Chodźmy teraz, poprosi o coś do jedzenia, a potem w naszej komnacie czeka na mnie siennik, z którym nie mogłyby się równać żadne ze znanych mi łóżek. Kiedy jednak wreszcie ułożyła się do snu, okryta kilkoma kołdrami dla ochrony przed nocnym chłodem, mimo fizycznego zmęczenia nie była w stanie zmrużyć oka. W ciągu tego jednego dnia pojawiło się tak wiele nowych okoliczności. Dowiedziała się o innym wielkim poruszeniu. Wiadomość, że niedawny kataklizm nie był pierwszym w historii Estkarpu, już sama w sobie była zadziwiająca, a przy tym dawała podstawę do jeszcze bardziej frapujących domysłów. Jakie zło czaiło się na wschodzie, skoro wiedźmy zmuszone były łańcuchem gór zagrodzić mu drogę do Estkarpu? Czy te ciemne siły wciąż działały w krainach za górami? Czy zamieszanie na południowej granicy mogło w jakiś sposób uszkodzić wschodnią zaporę, a jeśli tak, to jakie będą tego konsekwencje? Morfiu wydawał się całkowicie pewien, że obecna rada nie wie o dawnym wielkim poruszeniu. Przez swoją nieznajomość odległej przeszłości wiedźmy mogły narazić Eskarp na wielkie niebezpieczeństwo. Nolar próbowała odepnąć od siebie te myśli. Na razie inne sprawy miały dla niej większe znaczenie. Musiała znaleźć sposób na uzdrowienie Elgaret. Starała się nie tracić nadziei, choć przychodziło jej to z wielkim trudem.
Co do poszukiwań, które według przepowiedni wiedźmy powinna prowadzić w Lornd, wiedziała na ten temat równie mało jak na początku. Musiała z tym poczekać, dopóki sama Elgaret nie będzie w stanie udzielić jej dobrej rady. Podczas gdy uczucie odprężenia ogarniało powoli zmęczone ciało, Nolar zdała sobie sprawę, że atmosfera Lornd ma uspokajający wpływ. Panująca tu cisza miała kojące właściwości, jak gdyby martwe kamienie emanowały wchłaniającą przez wieki cierpliwą życzliwością wielu pokoleń uczonych. Tuż przed zaśnięciem dziewczyna zastanawiała się jeszcze, dlaczego Darren patrzył na nią tak dziwnie podczas jej wizyty u Morfiu. Była to reakcja na wypowiedziane przez nią słowa. Jakie? Aha, stwierdziła wówczas, że udało jej się odebrać posłanie wiedźmy. Dlaczego miałoby to zaniepokoić tropiciela? Zachowywał się podobnie jak wówczas na szlaku, kiedy po raz pierwszy zobaczył klejnot Elgaret. Uświadomił sobie wtedy, że jest ona czarownicą. Pomyślała sennie, że w wolnej chwili będzie musiała raz jeszcze zastanowić się nad zachowaniem Darrena. Był dobry, uprzejmy, a jednak dręczył go jakiś osobliwy niepokój. Następnego dnia, wczesnym rankiem, Nolar zaniosła miskę kleiku przeznaczonego dla Elgaret do jej wspólnej izby. Prowadzenie czarownicy do jadalni byłoby dużo bardziej kłopotliwe. Zdecydowała, że idąc do pracowni Morfiu, aby wraz z nim badać stare pisma, zabierze ze sobą Elgaret. Dzięki temu będzie mogła się nią opiekować, a stary uczony zobaczy chorą wiedźmę. Długi budynek miał bardzo dużo nisz, gdzie można było siąść pośród zarzuconych rolkami pergaminów półek, koszy i pulpitów, nie będąc przez nikogo niepokojonym. Wkrótce w drzwiach izby ukazał się Darren. Przed chwilą zaglądał do koni i stwierdził, że zadbano o nie należycie. Z jego pomocą Nolar zaprowadziła Elgaret na miejsce i usadowiła w wygodnym kąciku. Wydawało się, że Morfio nie poruszył się wcale od czasu, gdy rozstali się zeszłej nocy. Darren posłał swojej towarzyszce wymowne spojrzenie, ale wówczas stary uczony wstał dość żwawo i ukłonił się grzecznie wiedźmie, która toczyła wokół szklanym spojrzeniem. Następnie oznajmił, że udało mu się trafić na kilka obiecujących dzieł, od których mogliby rozpocząć poszukiwania. Wręczył Nolar i Darrenowi po kilka pojedynczych zwojów. Dziewczyna ostrożnie rozwinęła pierwszą rolkę pergaminu i zaczęła czytać. Po krótkiej chwili kątem oka zauważyła, że Darren kręci się niespokojnie. – Masz kłopoty z odczytaniem archaicznego pisma? – zapytała. Darren wyraźnie zakłopotany spuścił oczy i wbił wzrok w swój pulpit. – Ja nie… to znaczy nie umiem czytać pani. Nigdy nie uczono mnie tej sztuki. Słowa młodzieńca obudziły w pamięci Nolar wspomnienie bolesnego wyznania, które niegdyś uczyniła w obecności Ostbora. – Aha – powiedziała żywo. Wobec tego marnujemy twój czas, zatrzymując cię tutaj, mości pograniczniku. Jak sądzisz, mistrzu? Czy Darren mógłby jakoś pomóc waszym ludziom pracującym na zewnątrz? Morfiu podniósł głowę z nad swojego zwoju. Na zewnątrz? Oczywiście może, jeśli tylko ma na to ochotę. Jestem pewien, młody człowieku, że Wesel powie ci, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna. Nie ma sensu, byś siedział tu z nami, jeśli uważasz, że będziesz bardziej użyteczny gdzie indziej. Darrenowi najwyraźniej ulżyło. Przyjdę później z jedzeniem dla twojej ciotki, obiecał Nolar skwapliwie przekazując jej swoją wiązkę zwojów. Dziewczyna i stary uczony pracowali bez przerwy od rana do późnego popołudnia. Większość starożytnych materiałów stanowiły legendy i dlatego Nolar nieraz miała trudności z przebrnięciem przez teksty rojące się od wzmianek o bohaterach i potęgach zupełnie jej nieznanych. Często doznawała zawodu, natrafiając na lukę w jakimś opowiadaniu, a zdarzało się, że odczytanie tekstu ze zniszczonego pergaminu było wręcz niemożliwe. Choć stwierdziła, że Morfiu rzeczywiście od czasu do czasu ucina sobie drzemkę, jednak w pracy dorównywał wytrwałością Ostborowi. Zawsze chętnie badał każdą plamę czy rozdarcie i oferował pomoc w interpretacji niejasnych fragmentów archaicznego tekstu. Kolejne dni mijały im podobnie. Darren z entuzjazmem pracował na zewnątrz, przyczyniając się do realizacji kolejnych projektów. Dwa razy dziennie przynosił prowiant dla Elgaret i dwojga badaczy, po czym wycofywał się tak cicho, że rzadko kiedy zauważono jego odejście. Swego odkrycia Nolar dokonała wieczorem czwartego dnia poszukiwań. Podnosząc się, aby rozprostować kości, uderzyła kolanem o pękatą drewnianą skrzynkę stojącą pod biurkiem Morfiu. Nie zwróciłaby na to najmniejszej uwagi, gdyby nie dziwne mrowienie, jakie odczuła w nocy. – Morfiu – zapytała – co jest w tej szkatułce? Stary uczony, zajęty właśnie skręcaniem knota w migoczącym kanku, odwrócił się. W tej… o, znaleziono ją w jednej z niedawno odkrytych piwnic. Duratan przyniósł tę skrzynkę do mnie. Bo widzisz, w czasie upałów puchną mi nogi. Uznał więc, że przyda mi się jako oparcie dla stóp, gdy pracuję przy biurku.
Ale co jest w środku? Nie ustępowała Nolar. Nigdy jeszcze ciekawość nie dręczyła jej tak bardzo. Morfiu zastanowił się, mrużąc oczy. Nie mam pojęcia. Zdaje mi się, że Duratan mówił coś o kluczu pasującym być może do tej skrzynki. Pogmyrawszy chwilę przy pasie, odpiął od niego pęd kluczy i zaczął szukać. Ten, jak sądzę. Pozwól, że się przekonam. Tak, pasuje do zamka. Powiedziałbym, że to dość stary zamek, a zawiasy są przeżarte rdzą i zesztywniałe. Całkiem jak moje kolana. Z wysiłkiem otworzył wieko. Nolar uklękła, płonąc chęcią zbadania zawartości skrzynki. W budynku mieszczącym archiwa Lorn stale czuć było stęchliznę, ale w tej chwili Nolar rozróżniała jeszcze inny unoszący się w powietrzu zapach. Łatwą do rozpoznania woń bardzo starych dokumentów. Ze szczególną troską wyjmowała leżące na wierzchu zwoje, zdając sobie sprawę z ich kruchości. Pod kilkoma warstwami rolek pergaminu znalazła ozdobione rzeźbione pudełka ze sproszkowanymi minerałami i suszonymi ziołami, które dawno już zamieniły się w pył. Kurz unoszący się wnętrza szkatułki sprawił, że miała ochotę kichnąć, gdy nagle dotknąwszy ręką jakiegoś przedmiotu poczuła falę ciepła przepływającą przez palce. Podobnego uczucia doznała przedtem, potrąciwszy skrzynkę. Spojrzała na starego uczonego. Był na szczęście całkowicie zaabsorbowany studiowaniem starożytnych zwojów, które mu przed chwilą wręczyła. Czy powinna zwrócić uwagę Morfiu na to coś, cokolwiek to by było, czy może ukryć znalezisko i zabrać ze sobą, aby następnie zbadać je na osobności? Po krótkiej walce umocniła się w postanowieniu, aby w Lorn zawsze mówić prawdę. Morfiu, powiedziała, Morfiu, tak, nie spałem, znalazłaś coś? Kiedy po raz pierwszy dotknęłam tej skrzynki, ogarnęło mnie dziwne uczucie, przyznała. A teraz namacawszy jakiś przedmiot na dnie szkatuły, dostałam tego samego wrażenia. I to jeszcze wyraźniej za pierwszym razem. Mówiąc to, sięgnęła do skrzynki. Jej palce zetknęły się z czymś, co w dotyku przypominało fałdy miękkiej, bardzo starej tkaniny. Wyjęła małe zawiniątko i zaniosła na dobrze oświetlone biurko Morfiu, aby tam zbadać jego zawartość. Spod warstw spłowiałego ze starości materiału wyłonił się skalny okruch. Chrupowata powierzchnia znaczyła miejsce, w którym kamień odłupał się od większego głazu. Z drugiej strony był całkiem gładki. Nolar miała wrażenie, że doskonale pasuje do jej dłoni i co dziwne, że jest ciepły, niby część żywego ciała. Czyżby uczucie mrowienia trochę osłabło? Bacznie przyjrzała się ułamkowi skały i nagle uświadomiła sobie, że jej doznania nie są już rezultatem fizycznego kontaktu. Zupełnie jakby ów kamyk delikatnie, choć niepostrzeżenie, przeniknął z ręki do mózgu. Miała teraz absolutną pewność, że choćby został ukryty w najodleglejszym kącie Lorn, znalazłaby go natychmiast, mimo najgłębszych ciemności. Po prostu wyczułaby jego obecność. Morfiu, powiedziała drżącym głosem. W tym kawałku skały jest coś czarodziejskiego. Morfiu nie wydawał się ani trochę zaskoczony czy skonsternowany. Niegdyś przechowywano w Lorn wiele przedmiotów o magicznych właściwościach, zauważył. Mogę tego dotknąć? Prawą dłonią delikatnie nacisnął kamyk, który mu podsunęła. Na chwilę zamknął oczy, westchnął i cofnął rękę. Obawiam się, że dla mnie jest to tylko zwykły kawałek skały, oświadczył. Całkiem miły dla oka, nie uważasz? Kremowego koloru, pokryty ciemnozielonymi żyłkami, które układają się w ciekawy wzór. Nie wspomniał nic o tym, że kamień jest ciepły, tak więc Nolar uznała, że uczucie szczególnej więzi ze skalnym okruchem dotyczy tylko jej. Dostrzegła tu dziwne podobieństwo. Ona i ten kamyk byli sobie przeznaczeni, związani ze sobą zupełnie jak wiedźma ze swoim klejnotem. Osbór mówił kiedyś, że prawdopodobnie każdej świeżo wtajemniczonej wiedźmie dobiera się odpowiedni kamień, który służy swej właścicielce aż do śmierci. Ta myśl podniecała ją i przerażała jednocześnie. Czuła, że siły, nad którymi nie potrafi zapanować, próbują zmusić ją do przyznania, że istotnie jest wiedźmą. Nie chciała nią być. Taka perspektywa budziła pragnienie ucieczki, skrycia się w jakimś bezpiecznym miejscu. Przygnębiona, nieświadomie zacisnęła palce na odłamku skały i nagle pojęła, że właśnie tego miała szukać w Lorn. To był ów tajemniczy przedmiot, wspomniany niejasno w przepowiedni czarownicy. Nadal jednak była w rozterce. Co należało uczynić ze znaleziskiem? Dlaczego miała wrażenie, że kamień sam jej szukał? Zadawszy sobie to pytanie, zadumała się nad trafnością zawartego w nim spostrzeżenia. Rzeczywiście, kamień odnalazł ją, a nie odwrotnie. Przyciągał Nolar do siebie, jak płomień świecy przyciąga ćmę. Miała nadzieję, że rezultaty nie będą równie opłakane.
Podniosła oczy. Uczony drzemał albo udawał, że drzemie. Morfiu, Morfiu, powtórzyła głośniej. Czy mogę zatrzymać ten kawałek skały? Czuję, że z jakichś względów powinnam go nosić przy sobie. Nie potrafię ci powiedzieć dlaczego. Wiedziała dobrze, że to brzmi głupio, ale Morfiu z powagą wysłuchał jej prośby. Jak już mówiłem, moja droga, pochodzę z Alizonu. My, Alizończycy, w ogóle nieczęsto znajdujemy czarodziejskie przedmioty, a już tylko nieliczni spośród nas potrafią dostrzec ich magiczne właściwości. Wiemy jednak, że one istnieją. Jeśli wyczuwasz coś niezwykłego w tym kawałku skały, to widocznie ma ono dla ciebie szczególne znaczenie i powinnaś spróbować dociec jakie. Oczywiście musimy zawiadomić Quena. Może najpierw sprawdzimy, czy któreś z pism nie wspomina o tym kamieniu? Pod wpływem nowego impulsu Nolar dotknęła jego ręki. Drogi Morfiu, pod wieloma względami jesteś tak bardzo podobny do Ostbora. Jasne, że musimy dokładnie zbadać zawartość skrzynki. Z pewnością znajdziemy w niej jakieś wyjaśnienie. Pomożesz mi przesunąć ją bliżej lampy? Kucnęli oboje wspólnym wysiłkiem, wyciągnęli szkatułę spod biurka. Morfiu nalegał, aby najpierw zbadać wszystkie zwoje, które wyciągnęli na początku. Być może w którymś z nich jest wzmianka o twoim kamieniu, chociaż nie znalazłem nic w przeczytanych dotychczas ustępach. Mimo to musimy być sumienni. Proszę weź te, powiedział podając jej kilka rulonów, a ja zajmę się pozostałymi. Nolar skupiła uwagę na lekturze zbutwiałych pergaminów, choć korciło ją, aby czym prędzej znów zajrzeć do skrzynki. Wiedziała, że Morfiu ma rację, nie mogli sobie pozwolić na przeoczenie czegokolwiek. Zdumiona tematyczną różnorodnością przeglądanych dzieł, doszła do wniosku, że przy ich doborze nie zastosowano określonego kryterium. Ot, ktoś na chybił trafił, złapał kilka zwojów, które akurat miał pod ręką i wepchnął do skrzynki. Pierwszy w kolejności był nudny traktat o melioracji gruntów. Przeczytawszy go pobieżnie, odłożyła na bok, podobnie jak przy długą rozprawę o sposobach leczenia chorych koni. Niecierpliwym ruchem rozpostarła kolejną rolkę pergaminu. Zawierała historię jakiegoś nieznanego szlacheckiego rodu, skarb, którego prawdziwą wartość jeden Ostbor potrafiłby należycie ocenić. W ostatnim zwoju opisującym kulinarne zastosowanie różnych gatunków roślin, tekst urozmaicały małe, lecz wyraźne rysunki. Kiedy indziej Nolar byłaby zachwycona tym dziełem, ale teraz przeglądała je w pośpiechu, sprawdzając, czy gdzieś nie pojawia się słowo skała lub odłamek. Bez skutku. Podniosła głowę i ujrzała Morfiu, który również odkładał na bok ostatni zwój. Nic, żadnej wzmianki, powiedział. A tobie, moja droga, poszło chyba nie lepiej. Zobaczmy więc, co jeszcze kryje się na dnie skrzynki. Nolar pokazała Morfiu znalezione wcześniej ozdobne pudełka. Otworzyli wszystkie po kolei, bojąc się przegapić jakiś ważny skrawek pergaminu. Następnie dziewczyna siadła obok szkatuły i zaczęła ją opróżniać. Znowu chyba jakieś sproszkowane zioła i mały plik kartek z opisem leczniczych roślin, powiedziała, wręczając znalezione przedmioty uczonemu. Zerknęła na zapisane kartki, odczytując głośno imiona jej dawnych, dobrych znajomych z lasów i łąk. Łopian, żywokos, werbena, koper, hizop, pokrzywa. Sznurek, którym owinięto kawałki pergaminu, zetlał. Sięgnęła więc do sakwy po inny i na nowo obwiązawszy paczkę, zwróciła ją Morfiu. Następną rzeczą, jaką wyciągnęła ze skrzynki, był płat ciasno zawinięty i ściemniałej ze starości tkaniny. Wyszyty na niej skomplikowany wzór z liści bluszczu i kończyny świadczył o niezwykłym kunszcie dawno zmarłej hafciarki. Morfiu ostrożnie położył kawałek materiału na półce. Pannie Betial bardzo się to spodoba, stwierdził. Jej hafty to prawdziwa radość dla oka. Niewiasta ta dba o stan naszej garderoby, ale skarży się, że nasze niewyszukane gusta nie dają mi żadnego pola do popisu. Nolar z niepokojem zajrzała w głąb skrzynki. Tak niewiele zostało w środku. Jedno czy dwa pudełka i zwitek płótna. Och, Morfiu! Jej głos załamał się ze wzruszenia. Coś jest napisane na tym płótnie. Dostrzegam tylko słowo skała. Wyciągnąwszy rolkę, zaniosła ją na biurko uczonego. Jest bardzo stare, zauważył Morfiu. Ostrożnie, aby nie rozetrzeć materiału, rozwinął wąski pasek sukna, którym obwiązany był rulon. Przysuń trochę lampę, jeśli łaska. Atrament wyblak, ale miałaś rację. Tekst rzeczywiście dotyczy skały, która posiada czarodziejską moc. Tuś jest nazwana... Delikatnie wygładził fałdę tkaniny. Konard. Tak się ta skała nazywa. Albo też tak nazywała się niegdyś. Morfiu przerwał i zamyślił się na chwilę. Nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek czytał albo słyszał o czymś takim.
Być może ten tekst opowie nam historię Twojego kamyka. Pozwól, niech spojrzą. Bez wątpienia jest to fragment jakiejś większej całości, bo zaczyna się w środku linijki, kiedy chory znajdzie się w pobliżu skały Konardu. Przerwał i zmarszczył brwi. A niech to. Dalej spory kawałek, zupełnie nieczytelny. Wilgoć zniszczyła materiał. Opuścił kilka linijek i znów zaczął czytać. Niech będzie wszystkim wiadome, że otwarte rany się goją i zrosną się kości, jeśli tylko zostaną odprawione właściwe obrzędy. Uzdrowiciele będą mogli, o jakich świąt dotąd nie słyszał. Morfiusz przerwał zawiedziony. Znowu mokra plama. O, tutaj jest przestroga, raczej jej część. Ostrzegał, że wiele zła stało się z jej przyczyny, przeto zniszczyć ją należy, póki czas po temu, lecz głosy pozostałych przeważały. Zgodził się wówczas, abyśmy odłupali okruch i na nim dalsze prowadzili studia. Sama zaś skała pogrzebana zostanie we wnętrznościach ziemi wraz z... Szału można dostać przez coś takiego. A jednak jako uczony muszę powiedzieć, dodał z westchnieniem Morfiu, że plamy i rozdarcia trafiają się zwykle w najciekawszych miejscach. Czasami wydaje się, że w ten sposób opatrzność uczy nas cierpliwości, pokory, a także wytrwałości, która powinna cechować prawdziwego badacza. Zostało jeszcze tylko parę słów, bardzo niewyraźnych. Kiedy już nałożono pieczęcie, chór dziękczynień zbił się aż pod niebiosa, gdyż wielkie niebezpieczeństwo zostało zażegnane. Póki nie padnie na nią promień słońca, świat jest bezpieczny. Morfiu wskazał na zniszczone płótno, po czym bezradnie rozłożył ręce. Obawiam się, moja droga, że tylko tyle jesteśmy w stanie odczytać. Masz jednak bystre oczy. Przeczytaj ten tekst jeszcze raz na głos, a ja będę pisał. Wezmę tylko pióro. Mając kopię, nie będziemy musieli niepotrzebnie dotykać tej starej tkaniny. Czując, że jak drżą jej ręce, Nolar pochyliła się nad kawałkiem płótna. Ta skała Konardu, od której z pewnością odłupano jej kamień, najwidoczniej posiadała moc uzdrawiania. Jeśli rzeczywiście dzięki niej otwarte rany się goją i wzrosną kości, a uzdrowiciele dokonają dzieła, o jakich świat nie słyszał, to może być, może... Starając się opanować rosnące nadzieje, recytowała tekst słowo po słowie, tak aby Morfiu mógł go zanotować na świeżym arkuszu pergaminu. Kiedy uczonemu pozostało do napisania już tylko kilka zdań, nadszedł Deren z kolacją. Karmiąc Elgaret, Nolar opowiedziała pogranicznikowi o swym niezwykłym odkryciu. Kiedy jednak odłożyła na bok talerz i łyżkę, aby wręczyć mu kamień, młodzieniec cofnął się szybko. – Nie, pani, naprawdę nie trzeba – powiedział z zakłopotaniem. – Nie mam najmniejszego pojęcia o magii, a takie przedmioty powinny pozostawać u ludzi, którzy się na tym znają. Na twarzy Nolar pojawił się grymas. Drażniła ją własna ignorancja. – Niestety, mości pograniczniku – powiedziała z goryczą – niewiele wiem na temat czarodziejskiej właściwości tego kamyka. Gdyby było inaczej, może zdołalibyśmy pomóc Elgaret. W dodatku, przypomniał Ozbor. Nie wiemy, gdzie szukać... W dodatku, przypomniał Morfiu, nie wiemy, gdzie szukać tej skały. Najwyraźniej ukryto ją pod ziemią, ale od tego czasu minęły setki lat. Raz jeszcze powtórzę. Żadne ze znanych mi dzieł nie wspomina o tym zjawisku. W żadnym też nie pojawia się nazwa, czy może imię Konard. Ale czemu nie pozostawi dla mnie jakichś wskazówek? Irytowała się Nolar. Zamyślony Morfiu obracał w palcach pióro. Lepiej, żeby niektóre czarodziejskie przedmioty nigdy nie zostały odnalezione. Pamiętaj o tym, moja droga. Nie zapomnij również, że w swoim czasie skała wyrządziła wiele zła i przynajmniej jedna ciesząca się powagą osoba zażądała, aby ją zniszczono. Nolar w oszołomieniu odsunęła się na wąską ławkę. Nie zwróciła szczególnej uwagi na ostrzeżenie w odnalezionym tekście. Zbyt zaabsorbował ją fragment dotyczący uzdrowicielskiej mocy skały. Ależ magia, która uzdrawia, nie może mieć nic wspólnego ze złem, zaprotestowała. Morfiu kręcił głową. Najwyraźniej wspomniał jakieś ponure wydarzenia z przeszłości, które nie dawały podstaw do takiego przekonania. Jako uczony posiadam jedynie teoretyczną wiedzę o magii, ale na podstawie poczynionych w ciągu całego życia spostrzeżeń wyrobiłem sobie własny pogląd na temat mocy. Otóż nie jest ona z natury dobra czy zła. To po prostu siła, którą można wykorzystywać zarówno w dobrych, jak i złych celach. Być może z niezwykłych możliwości skały Konardu uczyniono kiedyś niewłaściwy użytek. Trzeba ją więc było ukryć, aby historia nie mogła się powtórzyć. Czytałem, że przedmioty obdarzone mocą, które przez długi czas służą za narzędzie złu, z czasem same również nim przesiąkają. Przypuszczalnie z takim właśnie przypadkiem mamy do czynienia. Nie! Krzyknęła głośno Nolar i ją samo zaskoczyła nuta całkowitej pewności, brzmiąca w tym okrzyku.
Ściskała swój kamień i czuła, że bijące z niego ciepło przenika całe jej ciało. Zakłopotana własnym wybuchem spojrzała najpierw na Morfio, a potem na Derena. Koniecznie trzeba było ich przekonać. Wybaczcie. Wiem to. Nie potrafię powiedzieć skąd, ale wiem. Sama w sobie skała nie jest zła. Stworzono ją, żeby uzdrawiała i dlatego urwała nagle, uświadamiając sobie, że nie mówi tego z własnej woli, że coś lub ktoś przemawia przez nią. To było niezwykłe uczucie, podobne nieco do tego, jakiego doznała odbierając posłanie Elgaret w czasie wielkiego poruszenia. Natychmiast zrozumiała, co powinna uczynić. Wziąwszy głęboki oddech, podjęła stanowczym tu głosem. I dlatego muszę bez zwłoki zacząć szukać skały Konardu. Widzę jasno, że właśnie ją los uczynił celem mojej wędrówki. Otrzymałam ów okruch, aby mogła odnieść go tam, skąd pochodzi. Znowu urwała, czując na sobie spojrzenie Derena. Morfeusz z pogodnym wyrazem twarzy pokiwał głową, jak gdyby takie niezwykłe oświadczenia były w Lorb codziennym zjawiskiem. Czytałem, że tego rodzaju rzeczy mogą kierować własnym przeznaczeniem, powiedział. Nie sądzę, aby czarodziejski przedmiot służący złu był w stanie ukryć swą prawdziwą naturę przed istotą tak naiwną i niewinną jak ty, która stawiasz dopiero pierwsze kroki na drodze posługiwania się mocą. Nie wierzę również, żeby coś takiego mogło w Lorb długo pozostawać niezauważone. Chociaż z drugiej strony, dodał z właściwą mu skrupulatnością, która boleśnie przypominała Nolar Ostbora. Musimy pamiętać o tym, że ta skrzynka długo leżała w piwnicy, zanim ją tu przyniesiono. Jednak gdyby w Lorb rzeczywiście znajdował się przedmiot, który ciemność naznaczyła swym piętnem, kryształy Duratana ostrzegłyby nas o tym i to chyba rozstrzyga sprawę. Przyjmijmy więc, że kamień służy siłą dobra, który wyposażył go w moc leczenia wszelkiej dolegliwości. Cóż wobec tego mamy dalej począć? Deren, który od dłuższej chwili badał wnętrze skrzynki, dbając przy tym bardzo, żeby jej przypadkiem nie dotknąć, oświadczył nagle wskazując palcem. W środku została jeszcze jedna kartka. Z nieartykułowanym okrzykiem Nolar pochyliła się nad szkatułą. Kawałek pergaminu, który przywarł do jej dna, z biegiem czasu upodobni się barwą do drewna, tak że niemal nie sposób było go dostrzec. Dziewczyna delikatnie wyjęła zakurzony arkusz. Teraz rozumiem, dlaczego pogranicznicy zatrudniali cię jako tropiciela, zwróciła się do Derena. Tak szczernie, że nie zauważyłam go wcale. Morfiu rozpostarł pergamin na środku biurka. Na próbę wytrzemy jeden róg miękką szmatką. Delikatnie, tak pismo jest teraz bardziej wyraźne. Milę na północ od bliźniaczych szczytów, pół dnia marszu wzdłuż południowego brzegu rzeki. To opis jakiegoś szlaku, ale skąd ów szlak prowadzi i dokąd? Nolar stała tuż za plecami uczonego, próbując czytać mu przez ramię. Ten tekst mówi o drodze wiodącej do skały, wykrzyknęła. Jestem tego pewna. Morfiu nie wydawał się zbytnio przejęty, a jego głos brzmiał całkiem normalnie. Uczony na ogół stara się dokładnie zaznajomić z badanymi źródłami, zanim obwieści wszemi wobec o swym odkryciu. Tutaj, tutaj! Palec Nolar zatrzymał się na jednej z linijek. Spoczywa tedy głęboko w ziemi owa skała, przeklęta i nic już nikomu z jej strony grozić nie może. Źle się jednak stało, że tamci nie posłuchali mej rady. Wiedząc, że ona rozbita i starta na proch, mógłbym spać spokojnie. Z pewnością ma na myśli skałę Konardu. To ten sam człowiek, o którym wiemy z napisu na płótnie, że sprzeciwi się woli pozostałych. Morfeusz zmarszczył brwi. Skała przeklęta, to nie brzmi najlepiej. No, ale ten ktoś mógł być rozgoryczony, bo towarzysze zlekceważyli jego przestrogi. Co do wskazówek zawartych w tekście, żaden z wymienionych w nim punktów orientacyjnych nie ma nazwy. Derek, mimo deklarowanej niechęci do magii i wszystkiego, co się z nią wiąże, nie potrafił ukryć zainteresowania. Wędrowałem wiele po południowych górach. Być może na podstawie opisu mógłbym rozpoznać niektóre miejsca. Nolar uśmiechnęła się do niej z wdzięcznością. Cóż byśmy poczęli bez ciebie? Morfiu, zwróciła się z kolei do uczonego. Proszę, odczytaj tekst na głos. Górskie przełęcze, drzewa o dziwnych kształtach, przy których należało skręcić brody w rzekach, gdzie piasek miał ciemniejszy kolor. Lista była długa. Kiedy staruszek skończył, Derem miał bardzo niepewną minę. Przemierzyłem góry dzielące karsten od skarpu setki razy, konno i na piechotę, powiedział. Przysiągłbym, że znam tam każdy szczyt i każdą dolinę. Widzę jednak, że tak nie jest. Teraz to już i tak nie ma znaczenia, stwierdził Morfium. Pamiętajcie, że niedawna katastrofa całkowicie zmieniła wygląd tych okolic. A widząc, że Nolar odwraca się do nich plecami, aby ukryć łzy, dodał łagodnie.
Nie poddawaj się rozpaczy, moje dziecko. Musielibyśmy mieć naprawdę wyjątkowe szczęście, żeby za jednym zamachem znaleźć czarodziejski kamień i mapę wskazującą drogę do skały.